jestem właśnie z uczestnikiem konkurencji sportowych, które przed chwilą miały miejsce w Wiktorowie. Powiedz, z jakiej jesteś klasy oraz jak masz na imię? Mateusz z 1D. Okej, okay. I wasza klasa przed chwilą brała udział w tych konkurencjach. Powiedz, jak one wyglądały, co mieliście za zadanie zrobić, w jaki sposób one przebiegały? Przebiegły bardzo łatwo, mieliśmy, nie wiem, jakieś bieganie, podawanie piłkami na dole u góry i no. Okej, okay, dobra, co ci sprawiło największą trudność, może największa frajda, bo widziałam, że tutaj tych konkurencji było sporo, więc na pewno masz tutaj różnorodność, jeżeli chodzi o wybór. Tak, nie, no największą frajdą była rywalizacja międzyklasowa, nie? Bardzo lubię takie turnieje, fajne to jest. Okej, okay, a jeżeli chodzi o integrację, to jakie masz wrażenia odnośnie całego tej obozu, odnośnie opiekunów, wychowawców, może też osób z innych klas, twojej klasy, jakieś przemyślenia odnośnie całej integracji? Nie, no integracja jest super, opiekunowie też są najlepsi. Nie, no fajnie, jest 10 na 10, nie? Okej, okay, dobrze. Uważasz, że to jest lepsza forma niż na przykład integracja jest potrzebna, niż taka integracja w szkole między klasami normalnie, którą macie na tle codziennym, tylko właśnie taki wyjazd dwudniowy? Wyjazd jest moim zdaniem lepszym wyborem, ponieważ jest więcej czasu, żeby się poznać, a tak to na przerwach to są na przykład, nie wiem, 5-minutówki, tak średnio jest, żeby się zapoznać, a tutaj masz więcej czasu, więcej właśnie w tego typu zabawach można poznać więcej ludzi, nie?